Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w poniedziałek, Memorial Day z Nowego Jorku. I dzisiaj wybieram się do pracy. Za bardzo nie mam co robić. Wszyscy mają wolne, jest piękna pogoda, jak widzicie. Nawet nie wiem, ile jest stopni, ale jest cieplusio. Jeszcze nic nie jadłam, więc wybieram się na sałatkę. Wybieram się na sałatkę na Lexington Avenue do Chopped. Nie wiem, czy ktoś z Was, właśnie widziałam, jak szczur przebiegiwał. Ach, taki szczurek przebiegiwał. Przebiegiwał, nie jak to przebiegł. I wybieram się coś zjeść, jakiś lunch, no i do pracy. I idę do biura i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, bo dokładnie minęło 2 lata od momentu przeprowadzki do Nowego Jorku. Znaczy, nie mieszkam w Nowym Jorku już prawie, że będę się przeprowadzała w przyszłym miesiącu albo za 2 miesiące. Cały czas czekam, aż znajdę mieszkanie. Ale, o tutaj może coś, jakieś śniadanie, coś, chciałam jakiś lunch, coś zjeść taki albo lunch, albo coś takiego. Tam właśnie jest just salad, coś takiego bym musiała zjeść, co bym mogła przegryźć na lunch. Ale minęło 2 lata, odkąd tutaj przyleciałam. Przeprowadziłam się z powrotem z Florydy. I jak już we wcześniejszych vlogach Wam mówiłam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu. I do dzisiaj tak uważam i pomimo tego, że są momenty, gdzie jest, no jest, nie jest lekko, tak? To i tak uważam, że warto było. I dzisiaj Wam powiem, co się zmieniło. Właśnie znajdujemy się na przy 55 East Lexington Avenue. Tutaj mamy Starbucks, a ja się wybieram do Just Salad na sałatkę. Chyba byłam kiedyś w tym Just Salad. Chyba mieli dobre, ale nie pamiętam. Chciałam iść do innej, ale niestety nie widzę tutaj nic po drodze takiego ciekawego. Dzisiaj sobie zrobiłam takie mini święto, idę na tą sałatkę i idę do pracy, a potem pójdę na siłownię i powiem Wam, że nigdy nie grałam w golfa, a na mojej siłowni mam golfa, także dzisiaj będę grała pierwszy raz będę grała w golfa. O, tutaj mamy jakąś kawę i mają tutaj nawet pistachio rose milk latte. Wow, coś ciekawego. I nawet mają toast, ale do teraz się zaczęłam zastanawiać nad sałatką. Właśnie idę do pracy, ale powiem Wam, że nie mam rąk, bo wziąłam sobie toast z awokado i mam kawę ze sobą, więc ledwo tutaj zipię, że tak powiem. No ale idę do pracy, także jestem zadowolona, bo idę do pracy. Dzisiaj nie miałam za bardzo co robić, nie miałam. Dziś mamy długi weekend w Ameryce, ale jak nie mamy co robić, to trzeba iść do pracy. Ale Amerykanie sobie pozwolili na długi weekend, bo powiem Wam, że nie miałam w ogóle problemu z zaparkowaniem samochodu. A znajduję się teraz przy Madison Avenue i dokładnie moja praca jest przy Trump Building, czyli przy budynku Trumpa. A tutaj naprawdę rzadko się zdarza, że jest parking, więc naprawdę mi się udało. Zobaczcie, wśród jakich sklepów pracuję. Fendi. Widzicie, jaka piękna pogoda dzisiaj jest. A ja wybieram się do pracy i później na siłownię. Także taki dzień. Dzisiaj Wam chciałam właśnie opowiedzieć, co się zmieniło w przeciągu 2 lat. Także zapraszam Was na vloga. Okej, idę do pracy. Także ja pracuję na 5. piętrze. I biorę windę A1. Tak to tutaj mniej więcej działa na Manhattanie. Będzie fajnie, bo nie będzie nikogo. Będę sama. Chyba, że ktoś się nudzi, no to prawdopodobnie będzie razem ze mną. Tu jest... Chyba nikogo nie ma, także jest wszystko zamknięte. I tutaj muszę przyłożyć kartę, żeby wejść. Także wchodzę. O, światła się zapaliły.
Od razu wam pokażę biuro, więc tutaj mamy wystawione miejsca. I biuro mniej więcej tak. Boże, jak się zdreszyłam, myślałam, że to się otworzyło. Teraz ostatnio oglądam o duchach cały czas, więc mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie nawiedzi dzisiaj. Bardzo przyjemne biuro, bardzo ładne. Powiem wam, że bardzo mi się tutaj podoba, jeżeli chodzi o biuro. To jest taka bardzo fajna dziewczyna, siedzi. A to jest moje biuro tutaj. Wczoraj tutaj byłam. I jestem. No, chciałam wam pokazać mój kolor włosów. Jest taki ciemny. A nie wiedziałam, że tak wyjdzie. Ale to jest taka farba bardziej szamponetkowa, więc mam nadzieję, że trochę się rozjaśni. I jesteście świadkami, jak zmieniłam kolor z blondu naturalny, ciemny, coraz ciemny, ale już ciemniejszego nie będzie. Natomiast no, nie miało być tak, nie miało być tak, trudno. Ja sobie teraz zjem mój awokado toast i zaraz do was wracam, zacznę też pracować. Chciałam wam pokazać moją stronę internetową. Jeszcze wam nie będę linkować mojej strony internetowej, dlatego że ona jest jeszcze nieskończona, ale zaraz do was wrócę. Powiem, że jest taka cisza tutaj w biurze, nikogo nie ma. Cisza. I mogę teraz się skupić na pracy. Na kawę taka sobie. Mogłam kupować tej kawy, bo tutaj to bym miała lepszą kawę, którą i za darmo. Ale powiem wam, że teraz znalazłam nową pracę dodatkową, więc będę sobie mogła pozwolić trochę na więcej. I live in the United States and I do have social security. And then it's gonna have this like principal business act. Jaki pychota. Bardzo dobra. $10 mnie kosztowało. $10. Powiem wam, że jak na $10 taka porcja to jest, i to takie świeże cilantro i świeży, nie wiem jak to po polsku się nazywa, świeże awokado, a kawa prawie $7, więc jaka to jest różnica? Nie opłaca się kupować kawy na mieście tutaj. Kawa jest strasznie nieopłacalna. Także chciałam wam pokazać mniej więcej moją stronę. Moja strona wygląda tak, już mogę wam zdradzić, że to jest strona, która i tak będzie tutaj podlinkowana pod kanałem. I przede wszystkim można będzie pobrać z tej strony za darmo, jak kupić mieszkanie, dom w Nowym Jorku, jak sprzedać. I dodatkowo, co tu jeszcze mamy? I będzie newsletter, będzie się można zapisać na newsletter. I tutaj mam taką fajną sekcję, bo to jest sekcja... nawet nie ta, czekajcie, nawet nie przepisów, ale to jest sekcja moja. No właśnie, dalej nad tym pracuję. To są budynki w Nowym Jorku i to będzie taka sekcja nie przepisów, ale budynków. Przepisy też będą. Chociaż jeszcze się zastanawiam nad przepisami. Budynki w Nowym Jorku jest bardzo ciekawe, na temat budynków można będzie poczytać. I będzie to tu również zawarte w newsletterze, także o to walczę teraz, że tak powiem. Zanim jeszcze przejdę do, że tak powiem, pracy, bo tutaj przyszłam głównie dzisiaj, żeby pracować, więc nie gadać, tylko pracować. Chcę się skupić w biurze, bardziej mam możliwość skupienia się w domu. Wiecie, tu kot lata, tu pies szczeka i mi jest po prostu lepiej, jak jestem w pracy, w biurze. I powiem wam, że dzisiaj właśnie chciałam wam powiedzieć na temat 2 lat bycia tutaj. I już wam wcześniej mówiłam, że podjęłam bardzo dobrą decyzję i ja też nie żałuję i uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, ale nie jest łatwo, wiadomo, że nie jest łatwo i nie będzie łatwo, bo nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dzisiaj tutaj tak trochę gorąco, chyba nie włączyli klimatyzacji, tak mi się wydaje. Nie będzie łatwo i nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale walczę o to wszystko, żeby było dobrze. I teraz sobie dodatkowo znalazłam pracę, ponieważ mam w planie kupić samochód i niestety samochód kosztuje. Nie planowałam, że jak się przeprowadzę do Nowego Jorku, to kupię samochód, ale ale niestety taki mam plan, więc muszę odłożyć dosyć sporo kasy, żeby ten samochód kupić, tak?
A nie ukrywamy, że samochód to jest chyba taki najgorszy wydatek z możliwych, żeby kupić, natomiast mi będzie to bardzo potrzebne. No i niestety musiałam się podjąć dodatkowej pracy i zaczynam we wtorek, czyli zaczynam jutro. Ale jestem szczęśliwa, jestem bardzo szczęśliwa, że zaczynam tą nową pracę, ponieważ tak naprawdę jak będę pracowała na dwie prace, to podwoję mój income, czyli podwoję moje zarobki dwa razy. Tylko zastanawiam się, ile będę w stanie mogła pociągnąć i to jest to. Dwa lata minęły jak jeden dzień, nie ukrywam, że bardzo szybko. I powiem Wam szczerze, że podjęłam najlepszą decyzję. O, to jeszcze moja stara szminka jest. Może trochę pomaluję usta. Podjęłam tę decyzję, uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, ale dużo się zmieniło. I o tym Wam dzisiaj opowiem, co się zmieniło. Powiem Wam, że super się tak pracuje, jak nikogo nie ma. Na pokładzie, że tak powiem. Idę sobie gdzieś jakąś wodę. O, ale przy okazji chyba nawet im zmywarkę opróżnię, powiem Wam, że co mi zależy. Opróżnię im tą zmywarkę z naczyniami. Właśnie mają takie fajne łyżeczki małe, bardzo mi się podobają. Okej, jest opróżniona zmywarka. Można teraz to przestawić clean, bo tutaj mamy empty. O, okej, jest empty. Naleję sobie wody. Woda nalana, tutaj mamy też printing room, trzeba zamknąć i idziemy dalej pracować, także dzisiaj ciekawy dzień przede mną. Jeszcze chwila i będę kończyła niedługo, tylko muszę wysłać szefowi moją pracę. Pracuję teraz nad newsletterem, bo co miesiąc wychodzi z mojego teamu newsletter. Ojej, Jezu, nie mogę się patrzeć na siebie z tymi ciemnymi włosami. Po prostu powiem Wam, że chyba dzisiaj nic nie nagram. No ale nic, miałam Wam mówić o tych dwóch latach. Zrobię sobie teraz chwilę przerwy. No dwa lata minęły jak jeden dzień, jednym słowem. I dużo się zmieniło. Przede wszystkim się zmieniło to, że idąc na jakąkolwiek rozmowę albo gdziekolwiek, jestem zdecydowanie pewniejsza siebie. I pamiętam, jak zaczęłam tutaj pracować jako... Pracować, chyba moją pierwszą przygodę to właśnie było praca w sprzedaży, ale to była praca w travel agency, czyli w agencji podróży. Teraz się zorientowałam, że mikrofon jest z drugiej strony i niestety tamto pewnie nie wiem, czy w ogóle będę w stanie Wam mogła skleić. A tutaj ten mikrofon dałam do przodu, więc mówiłam o tym, że pierwsza taka kwestia to jest na pewno pewność siebie, że Nowy Jork bardzo zmienia ludzi i powiem szczerze, że bardzo się zmieniłam pod względem pewności siebie. Tutaj jest bardzo dużo ludzi pewnych siebie i jak wcześniej szłam na jakąkolwiek rozmowę o pracę, to mówiłam: o, przepraszam za mój angielski. Teraz to się totalnie zmieniło i powiem szczerze, że nie przeprasza się za angielski, w szczególności, że my mówimy dwoma językami. Ja też się chcę uczyć hiszpańskiego, więc będę mówiła trzema językami i nie ma co się przepraszać tutaj, że tak powiem. Nie ma co przepraszać, więc to kompletnie bez sensu przepraszać za angielski. I ten angielski się uczymy całe życie, więc nie ukrywam, że ja wciąż się uczę i właśnie muszę tutaj sobie, byłam na eventach, mam pełno strasznie wizytówek, które muszę wpisać do moich kontaktów i powiem Wam, że no, wczoraj miałam ostatni dzień antybiotyku, ale dalej jestem chora, bo naprawdę jest, powiem Wam, że jest teraz, chyba wszyscy są chorzy, tak niestety jest, kurczę, z tymi chorobami. I właśnie to ten angielski przepraszałam, ale teraz już wiem, że to nie ma sensu przepraszać za angielski, bo ludzie tutaj się tym kompletnie nie przejmują, a jak ktoś Was nie będzie chciał zatrudnić, to Was nie zatrudni. Ta pewność siebie mi była potrzebna, bo nie byłam pewną siebie osobą. Jak tutaj przyjechałam, pamiętam właśnie, to bardzo niestety to było takie dla mnie widoczne, jak gdzieś szłam na jakąśkolwiek rozmowę. Dlatego trzeba chodzić ciągle na te rozmowy o pracę, pomimo tego, że się nie chce.
to lepiej iść z takim nastawieniem, dobra, najwyżej mnie nie wezmą, bo jak ci już wezmą, bo po prostu praktykuje się rozmowę. A ja sobie teraz, słuchajcie, robię porządek w moim portfeliku. Mam pełno wizytówek. Mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście wizytówek nazbierałam. 12 wizytówek i 12 osób na moją listę muszę wpisać. To nie wszyscy klienci, bardziej tutaj są takie konekcje, ale muszę ich wpisać do mnie na maila i też również do nich napisać: hej, było miło Cię poznać, i nie tylko, także 12 takich wizytówek. No, trochę tego jest. Także na razie te wizytówki sobie tutaj zostawię i będę się tutaj tym zajmować. Ale tak, przede wszystkim kontakty, jak najwięcej ludzi znać jest jak najlepiej i nie wyrzucać tych wizytówek, tylko je zachować i trzeba się do tych ludzi wszystkich odezwać teraz. Ojeja, zrobiłam porządek na wizji mojego portfela. Na pewno też mogłabym Wam powiedzieć, jak już jesteśmy w tym temacie, że w Nowym Jorku ludzie naprawdę się nie przejmują tym, jak wyglądają. Każdy jest inny i to mnie bardzo urzekło. I to jest takie jakby miejsce, w którym ja się czuję dobrze, że nie muszę się niczym przejmować, więc akurat jeżeli chodzi o Nowy Jork, to największym chyba plusem jest tutaj to, że można być kim się chce, wyglądać jak się chce i to jest fajne i to mi się podoba. I dlatego czuję się tutaj dobrze i mam nadzieję, że zostanę tutaj jak najdłużej, bo tak czuję, że znalazłam swoje miejsce, ale wiadomo, nigdy nie wiadomo, co w życiu bywa, a nie ukrywam, że chciałabym mieszkać na Long Island, bardzo mi się tam podoba. Już to chyba mówiłam setki razy, że podoba mi się Long Island. Ale na razie jeszcze nie stać mnie na przeprowadzkę tam. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mnie stać. Niestety siłownia jest zamknięta dzisiaj, także nie pójdę na siłownię. No i czas się zbierać do domu, także taki dzień ciekawego. Naprawdę liczyłam, że pójdę na tą siłownię dzisiaj po tak dosyć długiej przerwie, bo cały tydzień siedziałam w domu. Byłam mega chora, no ale na to się nie zapowiada. Szkoda. Korzystając z takiej okazji, chciałam Wam pokazać mega książki, które mi się podobają, które tutaj się znajdują u mnie w pracy. To jest książka taka dla takich typowych artystów, którzy się interesują architekturą. Ale piękne, mówię Wam, to jest po prostu... I to wszystko jest na Manhattanie. To wszystko jest na Manhattanie. To są Fifth Avenue Style. Wow. Dodatkowo jakaś tutaj też właśnie Gabellini architektura. To nie wiem. Co my tutaj mamy? Luxury Living, też ciekawe. Manhattan Call, nie wiem, co to jest, też jakaś książka do nauki. Tutaj mamy New York City 1880, też mega ciekawe książki, ktoś tutaj zostawił. Już je dosyć wcześnie widziałam i chciałam tak zajrzeć, ale nie wchodziłam tutaj do tego biura. Bardzo ciekawe książki, a najbardziej chyba mi się wydaje, że ta Fifth Avenue Style jest mega ciekawa. Niestety dzisiaj mi się siłownią nie udało, także się kieruję do domu. Chciałam Wam jeszcze pokazać taki kawałek mojej drogi do domu. Zaparkowałam samochód na Lexington Avenue. Jak to tutaj mniej więcej wygląda. Się zastanawiam, co to za brytyjska flaga tutaj jest zawsze, nie wiem. No i się kieruję do domu, bo tak jak mówię, dzisiaj trochę popracowałam i wracam. Jest Memorial Day, także mamy wolny dzień. Ludzie chcą sobie odpocząć, więc dlatego ta siłownia jest zamknięta. No a jutro już wracamy do
do pracy. Teraz będę bardzo zajęta, bo będę miała dwie prace i tak podejrzewam, że pociągnę przez jakiś okres miesiąca, maksymalnie dwóch. Ciężko powiedzieć, ile tak wytrzymam na dwie prace, ale moim celem jest teraz odłożenie jak największej gotówki pieniędzy i rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Także taki mam plan. No chyba już by było na tyle. Tutaj jak widzicie mamy Park Avenue. Zaraz potem jest Lexington Avenue. Ja zaparkowałam samochód chyba tutaj, ale no widzicie, nawet nie pamiętam, gdzie zaparkowałam samochód. Chyba tutaj. I zapłaciłam za parking i na bank dostałam mandat. Także zaraz się przekonam. A, shoot. Nie dość, że pojechałam do pracy, to jeszcze mandat. Mam nadzieję, że nie dostałam mandatu. Zaraz wam powiem, czy dostałam, czy nie dostałam. Ale dzień. Nie dostałam mandatu. Na szczęście nie dostałam mandatu, także wracam do domu. I słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Muszę szybko zamykać drzwi. Taki dosyć nudny vlog, ale powiem wam, że miałam fun pracując sobie sama w oficie. Trochę przemyśleń było, ale na szczęście już wracam do domu, nie dostałam mandatu, także mamy dzisiaj piękną pogodę w Nowym Jorku. Dosyć gorąco jest. I słuchajcie, to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego, pa, pa.